Hejsa, jeg hedder Maciek, og jeg underviser i dansk i Mestersprogskole. Czyli jestem Maciek i jestem lektorem w Szkole Językowej Mester, a dzisiaj przygotowałem dla Was filmik o przywitaniach i pozdrowieniach po duńsku. To podstawowym i najbardziej uniwersalnym pozdrowieniem po duńsku jest hi, którego możemy używać tak naprawdę w każdej sytuacji i do osób w różnym wieku. Drugim pozdrowieniem będzie good day, które jest troszeczkę bardziej oficjalne, ale też spokojnie możemy używać go w bardzo wielu sytuacjach. I tutaj mamy od good day mamy też różne wersje, na przykład na rano good morning, którego używamy mniej więcej do godziny 10. I tu z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że nie używajcie tego później, bo osobiście moja lektorka mnie troszkę wyśmiała, jak na zajęcia o godzinie 11.30 przyszedłem, powiedziałem do niej good morning, to zapytała, czy dopiero wstałem. No i tutaj alternatywna wersja na wieczór, czyli good afternoon. Kolejnymi pozdrowieniami będą daus oraz dał, czyli pozdrowienia, które pochodzą z Jutlandii i przez wielu Duńczyków i Dunek postrzegane są jako lokalne, ale nie zawsze, bo znam osoby z Kopenhagi, które również witają się czy odbierają telefon i mówią do słuchawki dał. No i ostatnim pozdrowieniem, które dla Was przygotowałem na dzisiaj jest hejsa, którego sam użyłem na początku. Jest to bardzo luźne powitanie, to taki mniej więcej odpowiednik naszego polskiego hejta. Dobra, to potrafimy się już przywitać i co dalej? Jak zapytać o samopoczucie? Podstawowym, takim najprostszym pytaniem będzie Bodn Gode, które jest odpowiednikiem naszego polskiego jak leci, z tym, że po duńsku pytamy jak idzie. I odpowiadamy praktycznie tak samo, jak zadajemy pytanie, czyli również zaczynamy od te, później mamy go, no i analogicznie odpowiadamy jak się mamy, czyli na przykład tego got, ela tego ikso got, jeżeli nie mamy się najlepiej. Pytanie Wodn gode możemy sobie rozszerzyć, dodając na przykład Wodn gode medaj, czyli jak leci u ciebie, czy Wodn gode medn, jak leci u nich. Natomiast w miejsce daj czy ten możemy wstawić tak naprawdę jakikolwiek zaimek, czy nawet imię, na przykład Wodn gode me Pita, czyli jak leci u Petera. Alternatywą dla pytania Wodn gode będzie pytanie Woden har du det, czyli jak się masz. I tutaj dosłownie używamy czasownika mieć oraz zaimka osobowego du. W odpowiedzi będziemy mówić ja hade got, ja hade ikso got, eller ja hade dårligt, jeżeli mamy się naprawdę źle. Okej, i to były już wszystkie pozdrowienia ode mnie na dzisiaj, a jeżeli Wam się podobało, to koniecznie nas subskrybujcie, a ja zapraszam Was na nasze pozostałe social media, ponieważ Mester jest aktywny również na Instagramie, a także na Facebooku, gdzie z moją przyjaciółką Karoliną, lektorką duńskiego, prowadzimy grupę Nauka Duńskiego, na której znajdziecie jeszcze więcej darmowych materiałów do nauki. Tak for the day, obviously. Hi, hi! Tak.